Świat wpadł w panikę z powodu chińskiego koronawirusa. Chińczycy w tym przypadku nie pieprzyli się w podróbki, tylko wypuścili na świat coś własnego pomysłu. Może ja przybliżę koronawirusa. Wirus nazywa się koronawirus, bo jest jakby królem wśród wirusów i ma teraz na dzielni wirusów największy szacun. Jak dostanie się do organizmu, to inne wirusy całują koronawirusa w rękę i mruczą komplementy. Koronawirus wziął się podobno z tego, że ktoś w Chinach zjadł nietoperza. No bo trzeba wiedzieć, że Chińczycy jedzą wszystko, co ma nogi. A nawet to, co mogłoby mieć nogi, ale się nie zdecydowało. Wszystko, co ma nogi, jedzą, może oprócz krzeseł i stołów, ale jakby im dać naszego bimbru, to i meble by musiały przed nimi spierniczać. I słuchajcie, tak jak nam babcia mówiła, ziemniaczki zostaw, zjedz mięsko, to chińskie babcie mówiły, ryż możesz zostawić, zjedz nietoperzyka. I teraz, czy maska chroni przed zarażeniem się koronawirusem? Najskuteczniej chroni maska Zorro na oczach. Jest szansa, że wirus się zniechęci. No powiedz, no nie będę zarażał idioty. I tak, dobra wiadomość jest taka, że koronawirus ginie w wysokiej temperaturze i pod wpływem alkoholu. Czyli w przypadku zagrożenia 0,5 litra w saunie powinno starczyć. Wskazana jest też profilaktyka i tu apel do właścicieli saun o udostępnienie osobom, które czują się zagrożone swoich przybytków na imprezę. I to od zaraz. No. No wiecie, tak se gadam, no ale jakoś trzeba oswoić strach.